Witajcie moi kochani w kuchennej rewolucji numer, nie wiem ile, odcinek 12, sezon 14. Wybrałem ten odcinek dlatego, że odbywa się w Czeladzi ta rewolucja, a Czeladź jest obok Dąbrowy, więc jak się na koniec okaże, że nadal funkcjonuje, to może kiedyś tam pójdę, nie wiem. Zobaczymy, jakbym poszedł, to na pewno wam wstawię na Instagrama, dlatego tutaj wbijajcie i followujcie. I zobaczymy, co tam się gotuje w tej Czeladzi, co tam się pichci. Czy jest tragicznie źle, czy może bardzo źle, nie wiem, zobaczymy. Lecimy. Czeladź to najstarsze miasto sąsiadującego z Górnym Śląskiem Zagłębia Dąbrowskiego. Założone w średniowieczu, rozkwit przeżywało wraz z rozwojem przemysłu górniczego. Jednak dziś kopalnie nie są już czynne. Niedaleko centrum znaleźć za to można miejski basen, a przy nim restaurację. Od 4 lat obiektem zarządza Krzysztof. Myśmy to wydzierżawili jako pub z basenem właśnie. No fajnie, fajny basen, w sensie, trochę wody brakuje, ale tak poza tym to jest super. Nie no, domyślam, że po prostu zaraz jest zimno tam, bo goście był w bluzie. No w ogóle ten basen jest potężny, Jezu, wynajęcie tego musi ich bardzo słono kosztować, więc żeby im się to zwracało, to naprawdę muszą mieć pełno klientów, a pewnie nie mają. No utrzymanie takiego basenu to jest około 60 tysięcy złotych. Ile? 60 tysięcy? Tylko pytanie, 60 tysięcy na ile? Wiecie, jakby to było na rok, to by nie było aż tak dużo, ale niestety domyślam się, że chodzi o miesiąc. Od teraz już nigdy nie będę narzekał na ceny za basen. Bo po prostu z wiekiem basenu, bo ten basen już ma pół wieku, rozciekł się. Szparami ucieka woda w zimie. Także można lać i to jest dziura bez dna. Tu wchodzi 3 miliony litrów wody, a samej farby na pomalowanie tego basenu wychodzi około tony. By zarządzać takim obiektem, trzeba nie lada umiejętności. No z wykształcenia jestem stolarzem. Pracowałem na stolarni kopalnianej. No niestety zdrowie mi trochę podupadło, no ale coś trzeba było robić. I zacząłem sprzedawać odkurzacze, roboty. Byłem sprzedawcą roku, byłem kilkakrotnie sprzedawcą miesiąca. Krzysztof żadnej pracy się nie boi. Do tego pomaga mu Iwona. Ja widzę tu jeden problem. Skoro zdrowie mu podupadło przy byciu, w sensie, że już nie mógł być stolarzem, to czy to zdrowie też mu nie przeszkodzi w zarządzaniu czymś takim? W sensie, no wiecie, stres i w ogóle. I raczej nie jest proste zarządzanie czymś takim. Kurde, bo naprawdę nie wyobrażam sobie, co oni by musieli mieć za cudowną restaurację, żeby im się zwróciło utrzymanie tego basenu. To jest dopiero początek odcinka. Wiadomo, że dopiero na koniec sprawdzę, czy oni nadal funkcjonują, ale już przez ten basen mi się wydaje, że jest na to bardzo mała szansa. Poznałem moją żonę właśnie wtedy, kiedy sprzedawałem odkurzacze te roboty. No i w tym czasie żona dostała większą ilość pieniążków. Jakiś tam podział, majątek i tak dalej. I mieliśmy coś tam zainwestować. Chcieliśmy coś otworzyć, no szukaliśmy jakiegoś tam biznesu, czegokolwiek, żeby no jakoś funkcjonować życiowo, wiadomo. Nie żeby coś, ale w życiu by mi nawet do głowy nie przyszło, żeby zainwestować moją kasę w coś takiego. W sensie, wiecie, mój życiowy majątek. Gdybym był jakimś ekspertem od gotowania, to faktycznie może bym pomyślał o restauracji, ale nie jestem, więc w ogóle bym o samej restauracji nie pomyślał. A jeszcze o restauracji z olimpijskim basenem? To się wydaje tak absurdalne. A założycie, że oni nie są ekspertami ani od basenów, ani od gotowania. Więc połączyć restaurację z basenem to już w ogóle jest absurd. Do odważnych świat należy. W tym wypadku był to jednak skok na bardzo głęboką wodę. Nazwa restauracja Trzy Smaki. Pomyśleliśmy sobie, że będzie kuchnia włoska, śląska i polska. Przez ten rok przewinęło nam się 3 kucharzy. No i cała ta formuła tej nazwy nam troszkę padła. Ten poprzednik poszedł podobno w tango, kurde. No, przyszedłem, no i pomagam mu. Mieliśmy szczęście, że właśnie do nas trafił. Jestem kucharzem od 76 roku. Dla Zagłębia to były dobre czasy. Dziś o szaleństwach nie ma mowy. Placki po węgiersku idą, schabowe idą, no to wiadomo. Bigos, żurego, żurek słowiński, specjalność moja. Spoko, nie? W sensie ja nie widzę w tym problemu. Zawsze się znajdzie jakiś tam popyt na tanie jedzonko. Szczególnie jeśli ktoś by chciał tam często jadać. Ja też raczej wolałbym jeść tani żur niż jakieś, nie wiem, kawior, kurczę, czy coś. No ale w każdym razie już wiemy z historii, że to, że ktoś długo gotuje, to nie znaczy, że dobrze gotuje. Więc zobaczymy, jak to będzie, ale nie, serio, ja mam 0% wiary w tym odcinku. Dobra, dam 1%, żeby jakby im się udało, jednak to powiem potem, że a nie mówiłem, ale daję im 1% szansy na przetrwanie, no bo kurde, dajmy na to, że ta restauracja stanie się po prostu jedną z najlepszych restauracji w Polsce. To będą musieli zarobić z tej restauracji 60 koła, żeby im się zwrócił ten
basen, w sensie utrzymanie go, będą musieli tyle zarabiać co miesiąc, dajmy na to. No chyba, że osobno jakoś zbierają opłaty za basen, nie wiem. No ale to jest bardzo dużo w każdym razie. No niestety, no nie zarabia to na siebie. Nie zarabia to na tyle, żebyśmy umieli to dalej ciągnąć. To wszystko tutaj, co tu jest włożone, no to są dość spore pieniądze, no paręset tysięcy. Moja siostra nam bardzo pomaga w tym wszystkim. Dość mocno się zadłużyła. My mieszkamy z mamą od męża, moją teściową. No, jest na wózku inwalidzkim, ciężko chora, praktycznie ciężko chora, no po wypadku. Ona też nas wspomaga finansowo i jakoś to wszystko ciągniemy. Cierpimy, no, ale z drugiej strony jest to nasze życie, jest to tak, jest to wyzwanie, nie? Kurczę, no ale wiesz, wyzwaniem też mogło być otworzenie budki z kebabem, w sensie, no... Nie wiem, no jak zaczynasz przygodę z gastronomią, to dlaczego od razu od czegoś tak wielkiego? I po co ten basen wielki? To nawet nie jest kwestia odwagi, to jest głupota robienie czegoś takiego. Ja jako ktoś, kto nie miał styczności z gastronomią, uważam, że nawet miałbym problem z otworzeniem jakiegoś tam bistro i tak, żeby to było zyskowne. Bo nie mam o tym zielonego pojęcia. A jeśli ktoś inwestuje taką kasę i wynajmuje coś, co jest tak kosztowne wydzierżawia coś takiego z basenem, co tyle kosztuje, no to to jest porywanie się z motyką na słońce, przepraszam bardzo. A jest zima, więc nie ma słońca, więc może nie wiem. Porywanie się na żółty śnieg to też jest straszne. Wierzę w Magdę, no ona jednak ma doświadczenie w tym wszystkim. Wierzę, że jakoś nam tu pomoże. Może doradzi, powie, co mamy robić. Swoją drogą, ten budynek jest brzydki. Choć trafić tu niełatwo, Magda Gessler podejmuje wyzwanie. Jestem w Czeladzi. Znalazłam restaurację, ale wskazówki były na basen i do kasy. Czego nie znalazłam. Ktoś sobie ze mnie żartuje. To jest faktycznie zabawne trochę, że nie było wskazówki do restauracji, ale była na basen, w którym nie ma wody. No chyba tutaj jest problem z marketingiem trochę, co? Pepsztyk tatarski, bigos, a potem ten żurek słowiński i golonko po bawarsku. Żurek słowiński i golonko po bawarsku. No oczywiście, że golonko. Przecież gdyby Magda Gessler nie wzięła golonki, to nie byłby odcinek Kuchennych Rewolucji, tylko jakieś, nie wiem, trudne sprawy. No i dobrze wzięła żur. Oj, tak, żur. Zaraz się zrobię głodny, mimo to, że to jest początek odcinka, ja mam dotrwać do końca, oglądając jedzenie. Dla takiego wygi tatarek to mimo wszystko pestka. Wiem, że tataru się nie gotuje, ale może jeszcze go ugotuje tam w tej wodzie, puści gorącą. I fakt, że wyciągnął to z zamrażarki, powiedział o, i to tam włożył do wody, no to ja myślę, że to się nie skończy dobrze. Myślę, że ten tatar wyląduje na jego głowie. Mięso nie jest zmrożone na kość, więc można je szybko pokroić, a nawet zmielić. Na mistrza aż miło patrzeć. Co to jest za plakat, no? Olek, ty wariacie. Nie, no nie wytrzyma po prostu. Co taka uśmiechnięta ta pani na plakacie, co? Takie jedzenie smakuje z tej restauracji. Na koniec kilka zabiegów estetycznych i gotowe. Poszło doprawdy koncertowo. Nie, żartujecie sobie chyba. Ta trąbka? To jest z powodu mojego słuchu, bo mam ubytek słuchu 30%, nie słyszę wysokich tonów. Mieliśmy taki dzwoneczek, taki tak zwany, i on tego nie słyszał. Dzwonka nie słyszałem, a trąbkę słyszę nawet z daleka. Mimo wszystko, to nie jest dobry pomysł, okej? Okay? Bo wyobraźcie sobie, że jakimś cudem mieliby dużo gości i co chwilę by tą trąbką napierdzielał. No to, nie wiem, może niech kelnerem raczej będzie ktoś, kto słyszy? W sensie ktoś to odbiera, kto ma słuch normalny. Od kiedy? Czy się tatara zrobiło z oliwek? Chyba z oliwą z oliwek, no nie jestem pewien teraz, czy... Sól, pieprz. Już czuję, że Olek będzie bardzo ciężkim człowiekiem do zrewolucjonizowania. O Jezu, powiedziałem to. On ma wywalone, nie? Sól, pieprz, kurde, tak. I jest tatar, nie? Słuchajcie, każdy może zrobić tatar. Sól, pieprz, oliwa i te, nie? Plakacik jeszcze z półnagą kobietą i jest tatar, nie? Jajeczko, bum, cyk, cyk, macie tatar. Oj, wiecie co? Póki co patrzę, to w tej restauracji wszystko, co może być nie tak, jest nie tak. No, przepraszam bardzo. Jakiś basen, który kosztuje 60 tysięcy utrzymania. Brzydka jest ta restauracja. Nie ma marketingu żadnego, w sensie nie ma żadnego kierunku. W sensie, wiecie, te tablice jakieś, która pokazuje, że tam jest ta restauracja. Kucharz, no widzicie. Jest kucharz. I nie wiem, czy wspomniałem już o tej trąbce, ale ta trąbka też jest niezbyt dobra, myślę. Przypomnę lata 70, tak jak wszystko tu wokół. Co, już, bigos? Tak, tak. Dobra.
Jedno za drugim. No tak, bo ja mam motyl w dupie. To znaczy, no w tym sensie, żeby... No, wiesz. Wracając do tatara. Ligaba, czyli tak zwana polędwita żydowska, doprawiona oliwą z oliwek, to świadczy o tym, że ma to jakiś włoski akcent, to też na pałka zamiast chleba jest włoskim akcentem. Powiedziałabym do tatara, smutne, nieadekwatne. Trąbimy. No według mnie to jest w ogóle takie dziwne połączenie, jakby kuchnia śląska z włoską, nie? Chyba, że takie kluseczki śląskie na pizzę położyć, jest jakiś pomysł? Jest. Czy dobry? Nie wiem, pewnie nie. Ale byłoby śląsko-włosko. I weźcie, ściągnijcie ten plakat, ja nie chcę mieć demonetyzacji. Grzesiu, zrób coś z tym plakatem. Zamień ten plakat na moją twarz, jak robię tak, patrz. I wtedy ja będę obserwował Olka zamiast tej półnagiej kobiety, która się tak uśmiecha. Nie no, nie mogę. Ona tak. To niekwaszona kapusta, co to jest? No w ogóle jest, nie pan powie. Jakaś masakra. Stare mięso, słodka kapusta, tłuste. Brak w ogóle tego, co powinien mieć bigot, czyli śliwki, grzyby. Nie daję śliwek. Znaczy ja w ogóle daję, jak gotuję świąteczny bigos, to śliwki daję, ale w tym akurat nie było. A dlaczego? Skoro na święta byś robił z, to dlaczego teraz bez? No chyba, że chodzi o kasę, nie? Chociaż, wiecie, przy tych 60 tysiącach utrzymania basenu, to śliwki wydają się nie być aż tak dużym kosztem. Tak wymemłane, jakby ktoś po prostu płukał i płukał bigos długo w wodzie, a potem włożył do garka i uważał, że to jest bigos, a to jest... Gówno. To się spodziewałem się, że powie coś w stylu takim, że... Znaczy nie, że konkretnie gówno, ale śmiesz mnie bardzo z jaką taką powagą i spokojem to powiedziała. Myślał, że to jest bigos, a to jest po prostu gówno. No cóż no, to taka prawda. Przepraszam, że tak ostro, ale to po prostu narusza wszelką kulturę szlachecką tego kraju i staropolskiej kuchni. Także proszę pana, lata 70 razy 10. Rozumiem, że mamy muzeum jedzenia z lat 70. Tak, dokładnie mamy, bo uwaga, uwaga, taka pusta też jest z 70 lat. Się nie, że na styl 70 lat, tylko faktycznie już tyle ma. To jest jak dobre wino, nie? Im starsze, tym lepsze. Tak samo jak to mięso. Jakie komentarze? Potem ci powiem. Okay. Krzysztof reakcji Olka chyba się boi. Pora na żur słowiński. Specjalność Olka. Czego tu nie ma? Boże, żurek, który jest jak bigos. Mimo to, że jestem wielkim fanem takiego żuru, nie? Żureczek jest super. To jak na to patrzę, to wygląda obrzydliwie. Może on się pomylił i po prostu dał bigos tutaj, a wcześniej to był żurek. Nie no nie. Po prostu nic póki co mi się nie podoba w tej restauracji. Naprawdę, to jest okropne. Teraz zamiast 1% szans, to im daje 0,5% szans. Naprawdę, to tu się musi wydarzyć największy cud w historii tego programu, żeby oni osiągnęli sukces. Oczywiście życzę im tego, tylko że jakbym miał obstawiać na przykład moją nerkę na to, to bym zdecydowanie obstawił, że im się nie uda. No kto słyszał, żeby żurek miał tyle śmieci? Następny prezent dla kucharza. Ja bym to wylała na łeb. Przewoła, jak tam? Tymczasem Olka zżera ciekawość. Jakie komentarze? Nie smakuje. Co, wszystko? No, na razie wszystko. Wszystko nie smakuje. No to jest taka mentalność akurat tej pani. Nie wydaje mi się. Faktycznie Magda Gessler jest krytyczna, ale ja tylko patrzę na to jedzenie i od razu mi nie smakuje. Ja czuję zły smak tego jedzenia przez oczy. No przepraszam bardzo, ale jak zobaczycie, bo bigos to jeszcze nie było jakby widać, że jest zły, ale jak zobaczyliście ten żurek, to przyznajcie, że mieliście też takie, co to ma być? W ogóle ja nigdy żurku z ogórkami nie jadłem, ale rozumiem, że to może być jakiś słowiński ten, że tak się robi, no ale w każdym razie nie wyglądało to dobrze, nie wyglądało to nawet jak żurek. Ja jeszcze nie słyszałem, żeby jej cośkolwiek gdzieś smakowało po restauracjach, które gotuje. To nie jest prawda, widzieliśmy już nieraz, żeby jej coś smakowało. Pamiętacie na przykład, jak żurek jej smakował i to chyba nawet, nie wiem gdzie to było, w tej dąbrowskiej restauracji? Co mówiła, że jest prawdziwy, kwaśny, co jej smakowało? No generalnie czasami mówi też, że coś jest git, to jak na nią to jest bardzo dobrze. No ale generalnie zdarzyło się, że coś jej smakowało. A poza tym logiczne, że jej przeważnie nie smakuje, no bo przecież o to chodzi w kuchennych rewolucjach, że chodzi do restauracji, którym się nie powodzi. Gdyby jej wszystko smakowało, to pewnie tym restauracjom by się powodziło, więc ten program nie miałby sensu. Ma pecha. Ona ma pecha? No nie wydaje mi się, w sensie... Nieważne, czy wam się powiedzie, czy nie, to ona zarobi za ten odcinek. A wam zależy na tym, żeby się powiodło, no bo jak się nie powiedzie, to właściciele zbankrutują, a ty stracisz pracę. Więc to raczej wy macie pecha. Ci wydaje, że jedyna rzecz, która tu się sprzedaje, to galonka. Chyba nie jest groźna, dobrze ugotowana, ale przegotowana. No i tu trochę pojemy. Przynajmniej coś. I ciekawe, czy teraz Olek powie, no wyjątek potwierdza regułę. Dowód, że czasami coś smakuje. Pan kucharz pamięta lata, których ja już nie pamiętam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do widzenia, do jutra. Dziękuję za krytykę. Była potrzebna. Moi goście narzekają. Dobra, ale generalnie jak często, widzowie, jak często mieliście tak, że nie smakowało wam jedzenie i faktycznie powiedzieliście, że wam nie smakowało? No ludzie raczej tego nie robią. Mi się zdarzyło raz, jak byłem w Austrii w restauracji Lugek, ale to dlatego, że tam było strasznie drogo i zjedliśmy tam jedzonko i w ogóle według opinii to było wszystko super. Nie dość, że nas na wodę wydymali, bo ja chciałem z kranu, a mi przyniósł odkręconą butelkę i mówię, że ja chciałem z kranu. No, trudno, twój problem. To jeszcze jedzenie było słabe, szczególnie patrząc na to, ile kosztowało. Potem poszliśmy do dużo tańszej restauracji, było dużo lepsze jedzenie. I to był jeden taki moment, kiedy powiedziałem, że no średnio mi smakowało. Znaczy, może nie jedyny, kilka było takich momentów, ale raczej rzadko się to zdarza. Ale ci, co przychodzą, to sobie chwalą. No Żurek, ten po słowiańsku, no to nie jest tak Żur Śląski, nie? No nie. No właśnie. I jednak chyba każdy szuka tego Żuru Śląskiego, takiego richtig, jak to się gada. Skąd wiesz, czego kto szuka? Okej, wiecie co, ja bym się na ich miejscu już z nim pożegnał. To jest po prostu, on się chamsko zachowuje. I może i nie wiemy do końca, czego kto szuka, ale wiemy, czego na pewno nie szukają. I na pewno nie szukają waszej restauracji. A nawet jakby szukali, to by nie znaleźli, bo znaleźliby tylko tabliczkę na basen. A poza tym nie szukają też na pewno waszego jedzenia, no bo nikogo tu praktycznie nie ma. Więc można by wnioskować, że raczej nie jest to zbyt dobre jedzenie. Chciałam, nie chciałam. Tu znalazłam kulinarny koniec świata. Daliśmy plamę i tyle. Będzie dobrze. Mam nadzieję. Ja też mam nadzieję, w sensie nadzieja umiera ostatnia i życzę im, bo to jest smutne faktycznie, nie? No fakt, no źle zainwestowali, głupio bardzo. No ale jednak nigdy nie życzę komuś, żeby mu się coś, nie wiem, żeby zbankrutował, czy coś na to było chory z mojej strony. No chyba, że ktoś, nie wiem, byłby takim typem człowieka, co zabija szczeniaczki dla zabawy, to wtedy tak. No ale tutaj życzę im jak najlepiej, aczkolwiek procent szans według mnie spada z minuty na minutę. Myślę, że przez te 4 dni się naucza i... Ja to wezmę na siebie, jak zwykle. Mhm. Też, że dobrady. No. Chyba jednak wątpisz. Myślę, że nie wyglądała na zbyt przekonaną. I się jej nie dziwię, bo jak oni chcą wyrównać te straty z basenu? Nie wiem, kurde, no przepraszam, że ja tak gadam cały czas o tym, ale to mi po prostu, to mi tak, to ja tego nie rozumiem. W jakim świecie ktoś może pomyśleć, że to jest dobry pomysł, żeby wydzierżawić coś takiego, w sensie sam bar, okej, rozumiem. Ale ten basen do tego? I to jeszcze taki, który przecieka i wypływa woda? No nie, no to jest tragiczne. Nie widzę potencjalnej ścieżki, żeby, nie wiem, może ropę odkryją tam pod spodem, to wtedy się utrzymają jakoś. Oj, oj, Hany z krwi i kości, gipki do roboty, zdolny do miłości. To masz śląsko. Zdolny do miłości. Żeby tak jeszcze miłością do trzech smaków zapałała Magda Gessler. Jeśli ktoś ma taką posiadłość, to ja mam nadzieję, że ma na to pomysł. Bardzo tego jestem ciekawa. Gdy Krzysztof ciągle śpiewa, Olek spoważniał. Dobrze wie, gdzie dziś może zajrzeć Magda Gessler. Oj, chyba jej się to nie spodoba. Nie, no kurde, naprawdę. Ja pierdzielę, nie dość, że ten basen, i to brzydki basen oczywiście, to jeszcze cały ten budynek jest brzydki, w środku jest coś takiego, no. Nadal im życzę naprawdę jak najlepiej, ale czy oni mieli zawiązane oczy, jak podejmowali decyzję, żeby w to zainwestować? No, to jest straszne. I zobaczymy, co macie za niespodzianki w kuchni. Czuję, że będzie kolorowo. Jeśli chodzi o energię do pracy, to... Masz, ma problemy z sercem, czy nie? Tak. Ma problemy z sercem. On ma rozrusznik. Jak możecie robić rewolucję kucharzowi z rozrusznikiem sercu? No. Jest żal człowieka, ja wiesz. No. Trudno, no. A się założę, że Magda Gessler, gdyby on umierał, to ona by go uratowała, bo ona umie wszystko. I no cóż, jeśli kiedykolwiek istniała jakaś restauracja, która jako jedyna by zasługiwała na rewolucję, a raczej która by potrzebowała, to właśnie byłaby ta. Chociaż nie wiem, czy w ogóle opłaca się robić tą rewolucję, skoro szansa na sukces jest tak niska, no ale... Przepraszam, że jestem takim pesymistą dzisiaj, ale no nie da się nie być pesymistą, patrząc na to wszystko. Tam powiedział, że nie jest gotowy, on chce się nauczyć. Nauczyć w tym... ile ma lat? 60? W tej sytuacji lepiej dmuchać na zimne. Magda Gessler telefonuje do Halo? Zaprzyjaźnionego lekarza. Powiedz mi, tutaj taka konsultacja oficjalna lekarska dla kuchennych rewolucji. Czy jeśli kucharz ma rozrusznik, to ja mogę na niego krzyczeć, czy nie? Wiesz, no raczej obchodź się z nim nie jak z Jachkiem, ale też normalnie, no. Ten rozrusznik go chroni przed jakimikolwiek arytmią serca.
Lekarz pozwala, można więc wkroczyć do kuchni. To w sumie miłe z jej strony, nie? Że jakby zanim zaczęła na niego krzyczeć, to zapytała lekarza, czy może. No i cóż, on zdecydowanie zasługuje na taki kubeł zimnej wody, bo póki co jego zachowanie jest niezbyt dobre. O Boże, a tu co to jest? Więzienie było, tak? Drapali z głodu ściany, tak? To jak mam to rozumieć? To co się tu dzieje, ten chleb? No to jest chleb. To nie zdążyliśmy wyremontować. No to idziemy dalej i to jest po prostu miejsce do zamknięcia, tak? Mogę prosić jakiś widelec, coś? Op. Jak można tutaj gotować, powiedzcie? To jest sam grzyb. No to nie jest moja sprawa, że grzyb jest na ścianie, że sufit jest połatany. No to przecież to nie do mnie należy. Fajnie, ale to nikt teraz nie obwinia ciebie jakby osobiście. Po prostu, ogólnie, że jest tam syf. No i widzicie, można by zainwestować na przykład w jakiś mniejszy lokal i zostałoby im kasy na wyremontowania, jak zainwestowali w coś takiego. Ajajajaj. Pusto, poukładane, czysto. Więc w tym całym syfie ktoś dba o higienę. Oczywiście i tu się coś znajdzie. Kapusta, podstawa bigosu. Rozumiem, że lubimy grzyb, służujemy z grzybami i je jemy. Ej, no przepraszam bardzo, ale przecież w bigosie są grzyby, więc o co chodzi? Narzekała chyba właśnie, że nie ma grzybów i śliwek, a tu proszę, grzyb jest wszędzie. W całej kuchni jest grzyb, więc na pewno też się znalazło tutaj w bigosie. Sprzątanie się prawie udało, ale widać, że tu było brudno. Sprzątaliście kilka dni. Ale kalendarz jest super, rozumiem, że państwo są wrażliwi dalej na wydzięki kobiece. Całkiem niezłe. Ja sobie na to patrzę. Jak mi smutno. Oj, to teraz chyba będziesz musiał bardzo dużo na to patrzeć, bo będzie ci bardzo smutno. Wiesz co, ja teraz jak Doctor Strange spróbuję po prostu przewidzieć wszystkie możliwe wyjścia z tej sytuacji. No i widzę jedno wyjście na 10 miliardów innych wyjść, które się nie powodzi, tylko to jedno się powodzi. I z każdą sekundą odcinka zwiększa się ilość tych, gdzie się nie powodzi, okej? Okay? To zdaje się kącik smakosza piwosza. No, to należałoby z tego miejsca wyjść. Mój mąż mnie nie słucha, ciągle mówiła, masz to pomalować, zrobić. On nigdy na to nie miał czasu. No ja rozumiem, że ciągle jest zaganiany, ale to powinno być zrobione. A tak właściwie to do czego jest tak zaganiany? Czym się tak cały czas zajmuje, skoro tam nie ma klientów? Bo chyba nie ma jakiejś pracy oprócz tego, nie? Bo wytłumaczcie mi, z jakiego konia żeście spadli, że robicie coś takiego. Dobre pytanie, pani Madziu. Z jakiego konia spadli, żeby w ogóle inwestować w to miejsce? No niestety, no brakuje rąk do pracy. Ja też często chce się czymś zająć, a tu telefon, tu trzeba jechać po towar, tu to i Adam też nie zawsze jest. Basen jest w tragicznym stanie. Tak. No tak. Będzie remontowany w tym roku. Mhm. To robi miasto, tą całą przebudowę. My mamy tylko zarządzać tym basenem zawsze. Zobaczcie, jak to wygląda, jak chlew. No, często po prostu brakuje nam wszystko pieniędzy. Nie, brakuje wam przede wszystkim wymysłu czystości, estetyki. Niechlujnie, brudno, proszę mi to wypieprzyć wszystko stąd. Jakaś drabina, słuchajcie, to nie jest skład rupieci, tylko to jest wasza restauracja. Wygląda jak ostatnia rupieciarnia. No i tego nie można wytłumaczyć tym, że kurczę, nie mają czasu czy kasy. No, wzięcie tej drabiny stamtąd nie zajmie im dużo czasu, czy jakichś innych gratów. I tak samo pomalowanie ścian, no to jakby nie patrzeć, szczególnie kiedy się zrobi to samemu, to nie jest aż takie czasochłonne i pieniędzochłonne, co jak? Kasochłonne, o, to brzmi lepiej. Ciągle powtarzam, wziąć to, wyrzucić, no nie da się, no. Teraz wreszcie przyszła ta rewolucja i w końcu do mojego męża coś dotrze, tak samo. Ale czekaj, ty jesteś też właścicielką, więc czemu ona cały czas tylko mówi, że jej mąż czegoś nie zrobił? Ty też chyba mogłaś coś zrobić, co nie? Tu czasem po prostu zaśpiewać. No. Nie przejmuj się swoją pracą, bo i tak ci gówno płacą. No wiesz co, po pierwsze, no fajnie, że masz humorek, tylko to nie jest ani miejsce, ani czas na to, bo może i ty faktycznie w momencie, kiedy oni zbankrutują, to nic nie stracisz oprócz pracy, znajdziesz sobie inną, gdzie będziesz mógł gotować takie jedzenie. Ale im majątek przepadnie, w sensie trochę im to rujnuje życie. I widać to po tej kobiecie, że to już nie jest dobrze z nią. Tak doczekasz starczej renty, będąc w dupę niekopnięty. No jestem zdenerwowana, że takie coś jest, no, że do tego było doprowadzone. Cały czas prosiłam. Nie słuchał mnie. Ja bym sama zaczęła robić.
Ja bym zrobiła duże ognisko. No to robimy to ognisko, nie ma problemu, robimy. A czemu nie zrobiłaś tego wcześniej? Czemu wszystko to jest jego wina, mimo to, że jesteś współwłaścicielką? No halo, no w sensie nie mówię też, że to wszystko jest jej wina, po prostu uważam, że to leży gdzieś po środku, no. Dziękuję jej bardzo mocno za to, że wpłynęła na mnie i na mojego męża, tak. Tam z tym raz, zaraz to zapalę, wykopcę to i będzie tyle. Tych drabin wbrew pozorom często używaliśmy, choćby właśnie teraz niedawno robiliśmy dach i tak dalej, się używało, nie? Spoko, tylko czy te drabiny musiały być akurat tak na widoku? I w ogóle jak tak patrzę tu na te jakieś huśtawki tutaj takie, to jest takie brzydkie wszystko. Jezu, naprawdę. Mogli taniej wynająć sobie jakiś lokal, gdzie mogliby wyremontować i nadal mniej wydać kasy i to wszystko dobrze wyglądało, jakoś bardziej może trochę nowocześnie, a postanowili władować swój majątek w to. Nie no, ja przepraszam bardzo, ja im współczuję, ale to jest tak głupie. No cóż, nie wiedziałam, że dopiero wtedy, kiedy im pokażę palcem, jaki mają brud, jaki mają syf. Jaka tu jest grasiarnia, zaczną cokolwiek robić. O! I gitara. No, gitara, szczególnie, że tam już się trawa podpala, zaraz tam obok las się podpali. Gitara, nie? Najlepiej idźcie, już nie pilnujcie tego ognia nawet. Szczerze, ja myślę, że to wszystko, cały ten biznes byłby warty, gdyby zrównać te wszystkie budynki, ten basen z ziemią, niczego, żeby tam nie zostało i sama ta działka chyba byłaby więcej warta. Nie, no naprawdę, to jest dramat. Jako ktoś, kto inwestuje w firmy, gdybyście mi pokazali coś takiego, to już nawet bez jakiegoś takiego wglądu w jakieś sprawozdania finansowe czy coś, już po samym tym, jak to wygląda, to nie licząc może, gdybym mógł kupić tą działkę za jakieś grosze, no to w życiu bym czegoś takiego nie chciał. I nie wiem potencjalnie, co musiało zajść w ich głowie, żeby pomyśleć, że to jest good idea, to jest dobry pomysł. Zainwestujmy w to majątek, no. Przepraszam, jeśli was wkurzam, widzowie, no ale to jest dramat jak dla mnie. Warto się poddać oczyszczającej sile ognia, a i ciepło miłości na pewno pomoże przetrwać rewolucję. Nowe porządki zaczynają się od zakupu lepszego sprzętu. Jego montaż to dla Krzysztofa pestka. Skoro to dla niego taka pestka, to mógł to zrobić dawno, tak samo, no, bo rozumiem, gdybym ja czegoś takiego nie robił, bo ja jestem upośledzony, jeśli chodzi o jakieś takie majsterkowanie czy coś. W sensie, nigdy po prostu czegoś takiego nie robiłem i może mi napisać, że o, nie jestem męski czy coś takiego, ale no po prostu się przyznaję do tego, tak? Ale jeśli on jest takim majsterkowiczem i nie mógł zrobić takich rzeczy, jak właśnie chociażby to, albo pomalowanie tamtych ścian, to halo, halo, przecież to jest twój biznes, to jest twoje życie, no. W korytarzu od razu zrobiło się jaśniej, no i nie widać grzyba. A gdzie jest ten pomocnik? Do kuchni? No, ja będę pomagać. A pani zna się na tym? Pani jest kucharką. Aha. Pracuję w innej restauracji, a znamy się z Olkiem, pracowaliśmy razem, bardzo dobrze nam się współpracowało i zadzwonił, poprosił o pomoc. No cóż, jeśli jej praca wygląda tak jak Olka, że się dogadują może dlatego, to generalnie powiedzielibyśmy, że kiedy jest dwóch kucharzy, to jest lepiej niż kiedy byłby jeden. Ale kiedy jest dwóch złych kucharzy, to no nie wiem, wiecie co by według mnie się musiało stać, żeby ta rewolucja miała sens? Wymienić przynajmniej część personelu, wymienić ten budynek, wymienić w ogóle... Wszystko wymienić tak naprawdę. I ten pierdzielony basen, on mnie daje spokoju najbardziej. Proszę, restauracja może zacznę od nazwy. To może wam dużo powie i zrozumiecie, dlaczego tak się będzie nazywała. Restauracja się nazywa Cała Wstecz. To się rozumie dlaczego? Teraz, tak? Cała Wstecz. Cała Wstecz, to. Tak. Się. No bo nie ma siły tu zbudowania czegoś nowego. Jest siła powrotu do lat 70., czyli do lat Prosperity Śląska, czy Zagłębia. Wtedy, kiedy był Gierek, kiedy najlepiej jedliście i lepiej żyliście. No to czas do tych czasów, no bo tutaj architektury nie zmienimy, ani tego koszmarku też. Możemy tylko to wypełnić dobrymi daniami, dobrą energią, lepszym wnętrzem. Co mamy zamiar zrobić? Jeśli nam pomożecie oczywiście w tym. Pomożecie, tak? Tak, pomożemy. Będziemy tu gotować jedną rzecz, którą wszyscy umieją, czyli będziemy robić rolady śląskie albo z Zagłębia. Raczej z Zagłębia niż śląskie, no bo tu jest Zagłębie, nie? Zawsze jak ludziom mówię, że tutaj w Dąbrowie jest Zagłębie, to oni mówią, co ty w ogóle gadasz? Co ty gadasz do mnie? No ale wiecie, jest w tym jakiś pomysł, tak? Zrobić taką staromodną knajpkę z jedzeniem takim tradycyjnym. Tylko dobra, ostatni raz to powiem, nawet jeśli będą mieli zysk, to myślę, że nie aż tak duży, żeby utrzymać ten osrany basen. No my zrobimy prawdziwy szlachecki bigos na prawdziwkach na dziczyźnie. No i od tego zaraz zaczniemy, jak od podstaw. Żebyście widzieli, na czym ten bigos polega. Podoba mi się to menu. Cała wstecz? Cała wstecz. No to idziemy. Tym razem bynajmniej nie chodzi o zwiedzanie. Przed zespołem całej wstecz arcytrudne zadanie. Proszę, powiedziałam, że zaczynamy od zera. Bigos od zera. 2 tony kapusty poszatkowa. Bardzo dużo tej kapusty, co?
Oni chyba chcą pół czeladzi tym wykarmić. No cóż, myślę, że Magda Gessler akurat ma taką moc, żeby zwołać tam tyle ludzi. Samo zdrowie, witaminy C? Tak. I takie bicepsy. Zdenerwowałem się, że to trzeba rozładować, poszatkować. No przecież to jest nierealne. No właśnie, praca w pracy. Kto wiedział pracować? Przecież tak jak śpiewał, nie? Nie ma co pracować, bo i tak za mało płacą. Inni za to wierzą w sukces. Zaangażowaniem imponuje zwłaszcza Justyna. No i tyle udźwigniesz? Nie wiem, spróbuję. Ale tak, uwaga, dzieci masz rodzić. To była śmieszna całkiem uwaga. Uwaga, dzieci masz rodzić. Ona im nakazała. I dobrze, Magda Gessler razem ze mną walczy z dziurą demograficzną. Musi urodzić minimum 3 dzieci. Zwalczajmy straszną strukturę demograficzną w Polsce. Także dobrze jej powiedziała. Może Magda Gessler sprawi, że przestaniemy mieć ten problem, nie? Każdemu po prostu każe robić dzieci i będzie dobrze, bo każdy jej posłucha przecież. Ja bym nie położyła się spać, żeby tylko podołać temu zadaniu. Bo ja jestem tu z tą ekipą i wierzę, że nam się uda. Jak pani Magda nas poprowadzi, to ta restauracja będzie super funkcjonować. Ale szatkowanie to jednak ciężka praca, co wszyscy prędko sobie uświadamiają. Nie wiem, ile nam to zajmie do rana? W tym momencie kończą się żarty i zaczyna się prawda. Mhm. Mamy gar na bigos, przyszedł? 20. Dobra, to teraz jest stop. Ja już o każdym z was wiem to, co chciałam. Znaczy oczywiście była podpuchana mega maksy. Mhm. Żadnej kapusty nikomu nie będę kazała szatkować do rana. No, nikt nikogo tutaj nie będzie zabijał kapustą. Moje szefostwo jak zwykle są optymistami, mówili, że oni dadzą radę. No przecież to jest parodia. No, to trzeba być realistą, a nie optymistą. Może zamiast optymistami po prostu są zaangażowani. I myślę, że na tym polegał ten test. Zobaczyć, kto jest faktycznie zaangażowany, kto jest w stanie pracować, a kto nie. Jakby ci to powiedzieć, Olku, nie wypadłeś zbyt dobrze w tej sytuacji. Już widzę, jak każdy podszedł do dosyć trudnego problemu. Jedna osoba ten problem miała prawie rozwiązany i myślę, że by dała radę, jakby się uparła. No bo ja uwielbiam wyzwania i ją całą tą kapustę mogła poszatkować. A teraz mam dla was niespodziankę. Ta kapusta nie jest bez sensu, będzie częścią bigosu. Wiadomo, że bigos jest częścią świeżej kapusty z kapustą kiszoną, szczególnie jeśli ta kapusta już jest dobrze ukiszona, taką mamy. Zapraszam. By poprowadzić restaurację, trzeba się umieć zdecydować na pracę ponad siły. I warto to było wszystkim uświadomić. Potrzebne też będą śliwki. Tych bez efektu poszukuje Krzysztof. Aż tak ciężko jest znaleźć śliwki? Nie wiem. W sumie nigdy nie szukałem śliwek, jak się tak zastanawiam. Dajcie widzowie znać w komentarzach, czy mieliście kiedyś problem ze znalezieniem śliwek. I co na to powie, kurczę, Olek? Czy mu się to spodoba, że tam będą śliwki? I grzyby jeszcze, takie prawdziwe, a nie ze ściany tylko? Znaczy nie, żeby te ze ściany nie były prawdziwe, no ale wiecie, o co mi chodzi. Nie są to prawdziwki na pewno. Niestety z kapustą chyba nie wszystko w porządku. Odleję ją. Ty panią przepłukał? Tak. Ale później ją odleję jeszcze. Czyli co, rozumiem, że Magda Gessler ogarnęła dobrą kapustę kiszoną i on ją obmył wodą. A, no i to tłumaczy, dlaczego wcześniej ten bigos był taki, jak mówiła właśnie, że jakby to przepłukał ktoś. Co, nie płukać? Nie, właśnie nie. To jest wczesna kapusta, nigdy się nie płucze. Wiedziałam, że coś pan z nią zrobił. Ale kwaśny, ale ma k***a być bigos kwaśny, bo no nie jesteśmy w PRL-u mimo wszystko, tylko jesteśmy teraz, no. Właśnie dlatego to jest niejadalne to, co pan robi. Właśnie, jakby kiszona kapusta kwaśna i Olek uważa, że to jest coś złego? No przepraszam bardzo, ale kiedy myślę o kapuście kiszonej, to od razu myślę o tym, że jest kwaśna i o to chodzi w niej. Zresztą o to chodzi, że ma być kwaśna, tylko dodajmy słodką. Nie płucze się kapusty. Bigos ma być kwaśny. Słodki od kapusty słodkiej. Pomieszany. No szukam tych śliwek. A tych jak nie było, tak nie ma. No powiedz, z tymi śliwkami to było istne szaleństwo, bo objeździłem wszystko, wydzwoniłem już po wszystkich hurtowniach, jak i szło, po producentach. To wszędzie, gdzie wypytywałem, to mówili, że... Ale to się i dzwoni do hurtowni, się pytał się w Nową Sądecką wędzoną. A jak nie, to się dzwoni Nowego Sącza i musi pan ją znaleźć. Ja nie wiem, jak pan ją znajdzie, innej nie będę używać, bo z innej nie ma bigosu. I trzeba ją znaleźć, jak mówię, że ma znaleziona być, to ma być znaleziona, kurde, nikt jej nie wymyślił, tylko ona tam jest. Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby ktoś był tak wkurzony na brak śliwek, nie? Ale jeśli miałbym pomyśleć, że ma być jedna osoba, która może być tak wkurzona przez to właśnie to jest Magda Gessler. Chyba nic jej tak nie wkurzyło w tym odcinku, jak ten brak śliwek. I ma ją k***wa znaleźć. K***wa, bo już ja mam siłę. Najprostsza rzecz, k***wa, i dlatego nie ma dobrego bigosu. To wszystko zrobione na opak. Wszyscy jesteście nauczeni po prostu gównianej roboty. Dziękuję. Wymyć mi to, bo to brudne jest.
Olek mimo wszystko bierze się za kapustę. Tak się patrzył, wiecie, tak rozglądał się, czy nikt nie patrzy. Mam nadzieję, że nie przyjdzie mu do głowy zaraz ten potajemnie umyć tej kapusty. Dużo kminku, żeby zdęcia po kapuście były mniejsze, żeby była smaczna. I teraz to wszystko mieszaj. Zobaczysz, jak mało z tego zostanie. Tamte wzdęcia, no przepraszam bardzo, ale jak jem bigos, to jestem gotowy na to, że potem będę pierdział. Co to za bigos, od którego się nie pierdzi, no przepraszam bardzo. Gotuje się oddzielnie słodką kapustę i oddzielnie kwaśną. Potem się dopiero łączy, bo jeżeli od razu się doda słodką do kwaśnej, to ta słodka w życiu nie będzie miękka. Jest to przygoda ekstremalna. Ale zaczyna nieźle pachnieć, a to pachnie bigos. Tam to chyba kapusta pachnie, jakby patrzcie, ile tego jest. Może zamiast malować ściany, to niech obłożą po prostu wszystko kapustą i niech podają tam tylko bigos. Ale taki najlepszy w Polsce bigos. No, tylko czy ten bigosik przyniesie więcej niż 60 tysięcy miesięcznie chyba? Nie wydaje mi się. Na początek dnia świetna wiadomość. Udało się zdobyć śliwki. Dla Krzysztofa to kolejna ważna lekcja. Sezon na te śliwki zaczyna się dopiero za 3-4 tygodnie i one są praktycznie nie do zdobycia. No, ale okazało się, że znalazł się człowiek dobrej woli, który sam te śliwki przywiózł. Kapusty już nigdzie nie widać, ale ją dobrze czuć. Widać też i słychać, jak powstają rolady w wersji z zagłębia, czyli skrojonymi w paski, marchewką i chlebem. Bez kwasu z kiszonej kapusty nie możecie zrobić żadnego bigosu. Dajmy czarny pieprz. Pieprz i ugotowane grzyby jeszcze wzmocnią jego smak. Kwas z kapusty trafia również do garnka z roladami. No, zjadłem sobie takie roladki, bo co jak co, ale rolady to jest wybitne jedzonko. A raczej jadam rolady tylko w święta. No, nie wiem jak wy, ale ja kocham rolady. I nie wiem, czy zauważyliście, ale Magda Gessler ma fartuch z napisem Magda Gessler, a nie z prymatu. Co tu się dzieje? Rozsławiać lokal pójdzie samotny i przejęty ważnym zadaniem Krzysztof. Chciałbym państwa zaprosić do naszej nowo otwartej restauracji, cała wstecz. Bardzo smakuje tak inaczej jak domowy. Jak panie myślą, czy to dobry pomysł na rewolucję tutaj właśnie? Pewnie, że tak, bo w Czeladzi brakuje takiego miejsca, także bardzo dobry pomysł. Oj tak, w Czeladzi bardzo brakuje takiego miejsca, gdzie można zjeść bigos i popływać w basenie. Też macie tak czasami, że macie ochotę popływać i zjeść bigos? Ja zawsze. Dobra. Już od jutra będzie otwarte. Ja lubię kwaśne rzeczy, także na pewno przyjdę, na pewno odwiedzę. I pomyślcie, że wcześniej Olek cały czas robił słodki bigos, bo nie wiem, mył kapustę, żeby nie była kwaśna. Nie no, naprawdę, tak jak ten basen by mi nie przyszedł do głowy, żeby coś takiego zainwestować, to nie przyszłoby mi do głowy nigdy, żeby umyć kiszoną kapustę, dlatego że jest kwaśna. A jaka ma być? Pani Magda krzycza? Musiała pozamiatać to, co nabroiliśmy. Okay. Niech tak zostanie. No widać rękę pani Magdy Gessler. A jak się spodoba, polecicie nas? Oczywiście. Ale oczywiście, my tutaj czeladzianie, no jak to? Dbamy o swoich, prawda? Bardzo urocze, tylko gdyby pani Magda Gessler przyłożyła tutaj prawdziwą swoją rękę, to byłby tam dzik, pasztet z dzika, inne rzeczy jeszcze z dzika, kaczka i golonka. Dawne trzy smaki były ruiną. Cała wstecz to lokal przytulny i przyjazny. Chłodny wcześniej bardziej świetnie współgra z resztą otoczenia. Wątpiłem, że da się to przerobić w jakiś ładny wystrój, ładny budynek, ale udało się faktycznie. Jest ładnie, wygląda tak oldschoolowo trochę. No tylko czy od zewnątrz się coś zmieniło, bo od zewnątrz już tak wygląda ten budynek, że nie zachęca, żeby tam wchodzić. W miejscu bez charakteru pojawiły się swojskie zasłony, proste obrusy i wszędzie widoczne są kapusty. Na wielkiej, pustej ścianie pojawiło się zdjęcie zamkniętej czeladzkiej kopalni. Jest nostalgicznie, ale z klasą. Olek nie traci humoru i panuje nad nerwami. Zapięcie ciabieśka, potek, dol, krzyśka i robotę. Na sali pierwsze skrzypce gra Krzysztof. No i teraz to wygląda jak żurek. W sensie, pomijając ziemniaczki, to sam kolor tego żurku, no to sprawia, że to wygląda jak żurek, okej? Okay? Takie akcenty właśnie czegoś, czego już, jak się to mówi, u nas nie ma, a kiedyś było bardzo dużo. Jak się wchodzi, to od razu się chce po prostu tutaj dłużej zostać, nie tak jak wcześniej, bo wcześniej było tak barowo bardziej. No i trzymam kciuki, żeby się to przyjęło, żeby to zostało, naprawdę. Ja też dobrze życzę. Tylko no, skoro już tam Magda Gessler załatwiła to wnętrze, to mam nadzieję, że oni jakoś wyremontują na zewnątrz. Chociażby to pomalują, nie? No bo nie wiem, no jak ja bym tak chodził sobie gdzieś po mieście i szukał jakiejś restauracji, to jednak to, co jest na zewnątrz, ma duże znaczenie. Fakt, że i tak głównie to się sugeruje ocenami na Google. Bigos podawany będzie w nietypowy, lecz adekwatny sposób. Tymczasem część gości zna już chyba historię bigosu. I te śliwki były potrzebne chyba do tego, tak. Wiesz?
Te wędzone. Przepyszne. Przed podaniem rolat moment grozy. Ty! Na tamty. Znowu mi się łyżka utopiła? A ja nie wiem. Czy nie było? Moment grozy, łyżka mu się utopiła. No cóż, no, może po prostu jeśli ktoś dostanie jedzonko, to dostanie z dodatkowymi sztućcami, to nawet plus. Podobnie jak kluski śląskie, będzie ona dodatkiem do rolat po Zagłębiowsku. Wiesz co, teraz tak na to patrzę i naprawdę to wszystko wygląda super. To i wygląda tak, wiecie, regionalnie, bo to przecież mój region jest. I tak uwielbiam kluseczki śląskie, Boże, i tak uwielbiam rolady, Jezu, jakbym to zjadł. I żureczek tak, są wszystkie moje smaki, no. O nic więcej, niczego więcej nie pragnę. A jednak Magda Gessler nie do końca wierzy w sukces. Zbyt wiele przez ostatnie dwa dni widziała chaosu i niedociągnięć. No i co będzie z tym wszystkim, powiedz? Co powiedziała i że co? Będziemy się starać ze wszystkich sił. Spróbujemy to zrobić tak, żeby było dobrze. No spróbujecie, ale no... Ja tak samo jak Magda Gessler, albo nawet większe, mam obawy, że jednak się nie powiedzie. Ale spokojnie, widzowie, już wkrótce sprawdzimy, czy... I wy też mam nadzieję, że nie oszukiwaliście i nie sprawdzaliście. Ale już wkrótce sprawdzimy, czy przeżyli. Ja was nauczyłam 4 dni i jesteście pod koniec 4 dni rozbiegani i jeszcze bardziej zezorientowani niż na początku. Tak, ale w tym wariacie jest metoda i my to poukładamy. Mamy takie osoby, które nam pomogą. Ja nie wiem, czy w tym chaosie jest metoda, no. Wydaje mi się, że jednak lepiej działa restauracja, w której wszystko jest poukładane. I w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, albo czy usłyszeliście, albo raczej nie usłyszeliście, nie ma trąbki teraz. No, ale my jesteśmy twardzi. My się nie poddamy. Masakra. Kolacja gościom bardzo smakowała. Można powiedzieć, że bardzo udana, ale właściciele są zakręceni jak ślimaki. Bardzo się o nich martwię. No ale cóż, no jakby utrzymali to dobre jedzenie, to może jakimś studentom im się uda, no. No ale na pewno nie są dobrymi inwestorami, tak? W sensie, gdyby mieli jakąś gdzieś tam małą knajpkę, czy tam jakiś mały lokal i tam robili dobre jedzonko, no to myślę, że na pewno by się im udało już teraz, nie? Czy nie, że na pewno, ale no, dużo większe szanse by mieli niż w tej sytuacji. To wszystko było pod kontrolą, pod pewną kontrolą. Oczywiście jak najbardziej. Może wyglądało to chaotycznie, no ale zresztą o czym my tu mówimy? Wszystko się udało. Udało się. Podziwiam twój optymizm, ale no nic się jeszcze nie udało. No co z tego, że jeden dzień smakuje ludziom jedzenie, nie? Jeden dzień was nie zbawi, to musi się zmienić na zawsze. Czas wrócić do kapuścianego królestwa w Czeladzi, gdzie właściciele wyglądają na szczęśliwych i co wcale nie może dziwić wobec sali pełnej gości. Również Olkowi przybył w kuchni pomocnik. Widać, że jest kolejny miesiąc i to nie dlatego, że słuchałem, co mówi narrator, tylko dlatego, że jest nowa babka na kalendarzu. Czyli tego jednak postanowili nie zmieniać, tak? Pomagam tutaj, zostałem poproszony o pomoc przez Krzysia i Iwonę. Przyjechałem tutaj z Międzyzdrojów po to, żeby ich trochę odciążyć, żeby ta rewolucja wyszła. Bardzo jestem ciekawa, jak właściciele całej wstecz zorganizowali sobie życie tej restauracji. Czy jest z kim pracować i dla kogo gotować? Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Idę coś zjeść. Cześć, idę coś zjeść. Oto, pani Madzia, to ma te żarciki. Ale zobaczcie, że nawet Iwona jest uśmiechnięta. Ona wcześniej raczej cały czas była taka, no... Wiecie, ona była taka. No tak, wierzę, że nam się uda, no. I się jej nie dziwię absolutnie. A znowu jej mąż był taki. No tak, damy sobie radę, no. Ja na ich miejscu na pewno bym nie dał rady. Na pewno jestem bardziej energiczny, na pewno bardziej się chcę. Schudłem 10 kilo. Więc to może też określać, jaki ruch mamy, nie? No, dostał siłę, dostał. Taki nowy duch w niego wszedł. Oczywiście bigos. Przedtem żurek, potem bigos i rolada wołowa. Na początek oczywiście żurek. Z tym, że o kiełbasie nie było wcześniej mowy. No to prawda, nie było. W sensie nie, żeby kiełbasa była zła w żurku. No w sensie to jest normalne, że jest kiełbasa w żurku. Tylko to jest kiełbasa, która nie została skonsultowana z Magdą Gessler. A póki co chyba tylko raz się zdarzyło, że jakaś zmiana w tym, co wcześniej im powiedziała Magda Gessler, wyszło na dobre. I to było w poprzednim chyba odcinku nawet. W sensie nie wiem, kiedy akurat to oglądacie, no ale... Znaczy inaczej, nie wiem, który odcinek po którym leciał. No ale był taki skarczmą, co im bardziej smakowało, bardziej coś tam smakowało. Kolorys nie mówi, bo biała kiełbasa jest biała, a nie różowa. Żurek jest dobry. Tak zawsze dużo bigosu? Tak. Wreszcie rolady. Znów w nieco ulepszonej wersji. Po co? Po co? Po co oni coś tam zmieniają? Było wszystko dobre? Po co dodają tam kiełbę? Która pewnie, jak się domyślam, jest niedobra. To się poleciał kiełkami z buraków. Przepiękne kiełki buraków. No i co tu jest? W środku jest mama łyga. A nie tak, jak to zostawiłam, że każda rzecz była osobna. Marchewka, ogórek, boczek. Bardzo dobry sos. Znakomite kluski.
dużo lepiej. Więcej ludzi nas odwiedza. Są ludzie w tygodniu, czego nie było. Także jesteśmy już zadowoleni. Tylko czy to wszystko wam się spina, nie? Bo zakładając, no, że raczej wasze wydatki są duże, to czy macie zysk? To jest najważniejsze, no koniec końców, to jest biznes. I dobrze, że to były chociaż, wiecie, te kiełki buraczane, że to było to ulepszenie, bo się bałem, że coś totalnie tam zmienili. Ile macie dziennie? 2-3 tysiące, tak? O, ale tyle jeszcze nie. Jeszcze nie. Ile? Jeszcze nie. Sprzedajmy dziennie 50, 70 obiadów, czasem w weekend i po 100. Wczoraj poszło 70. 70 dań, nie obiadów. Dań. To nie jest 70. 80 dań, to już coś jest. No, oczywiście. Cel został osiągnięty, obroty wzrosły, a o to chodziło. Popularność naszej restauracji też wzrosła. I myślę, że to jest najważniejsze w tym wszystkim. No nie wiem, mnie by bardziej interesował zysk. Jaki macie zysk? Bo jak macie duże wydatki, to nawet jeśli macie duże przychody, dużo tam osób przychodzi tak i wydaje kasę, ale wydatki są jeszcze większe, no to i tak jest lipa, bo i tak macie straty. Fajnie jakby ich pytała właśnie zawsze o to, nie? Czy mają teraz zysk? A tłumaczcie mi to, jak faszerujecie zlady. Czemu to jest papa, a nie rzecz oddzielnie? Każda rzecz była wkładana indywidualnie. I chleb razowy, i kiełba, i bożek. Jasłonina, ale w środku się zrobiła mama łyga, jak to się stało? Być może były za długo duszone. Mogło tak być. I ta biała, ta kiełbasa, ta? To jest największe przestępstwo dzisiaj w kolacji. Bo to jest jakaś chemiczna kiełbasa. No, oczywiście, no to pewne sprawy trzeba poprawić. No. No właśnie, teraz trzeba poprawić, ale wcześniej, znaczy gdybyście nie dodali tej kiełbasy, to by w żurku nic nie trzeba poprawiać, więc nie wiem, po co wam to. Miło, jest bardzo ładnie, jest dobrze. No, życzę wam szczęścia, no i żeby to szło dalej, tak? No, troszkę krytyki było, no ale to myślę, że to już jest kosmetyka po prostu tych dań, żeby one były dokładnie takie, jak powinny. No. Dzięki. Wszystkiego. Ale widzę, że życie w ciebie wstąpiło. Bardzo mi miło pana poznać. Dziękuję bardzo. Są jakieś mankamenty, ale damy radę je naprawić. Naprawimy je. Rewolucja potrzebna była im, potrzebna była nam. No uważam, że jest wszystko na dobrej drodze. Diabeł tkwi w szczegółach. Jeśli są zaniedbane, restauracja może mieć kłopoty. Jeśli oni zadbają, może być jedną z lepszych w Czeladzi. I finish! Restauracja cała wstecz. Dobra, już jak zwykle na koniec, już się tak nie mogę doczekać, żeby sprawdzić, czy dalej działają. Że trochę mniej komentuję na końcu, ale wiecie to. Chcę szybko zobaczyć, czy nadal to działa, bo ja bym sobie zjadł takie kruseczki, szczerze. I kto wie, może odwiedzę tę restaurację, pamiętajcie o Instagramie, bo wam na pewno wtedy powiem o tym. Cała wstecz. Aha, no tak, to się już nie nazywa trzy smaki, tylko cała wstecz. Czelać, cała wstecz. Uj. Zamknięte na stałe. Ups, niedobrze. Poczytam coś więcej o tym, zobaczymy. No niestety, no nie udało się, no. Opinie na Google też mają 3,2, ale jest ich tylko 30. Bardzo mało. Nie wiem, czy po prostu tak krótko przetrwali. W sensie tutaj, tam był chyba 2016 na kalendarzu z tymi półnagimi babami. I tutaj widzę opinię najnowszą chyba sprzed 6 lat. No to już dawno im się nie udało. Myślałem, że wiecie, teraz jakoś niedawno, że wzrosły tak ceny gazu i takie tam. No ale jednak nie, jednak już dawno im się nie udało. No i tak jak mówiłem, no gdybym stawiał nerkę, to właśnie tak bym postawił, że im się nie uda. Niestety. No ale cóż, można się było tego spodziewać, no ale nie fajnie. A ja się z wami żegnam, widzowie, bo to jest koniec tego odcinka i szkoda, że nie wyszło. Zawsze wolę, kiedy wychodzi. Generalnie lubię, jak się ludziom powodzi. Nie jestem jednym z tych, co nie lubię, jak ktoś ma dobrze. Bo trochę tak w Polsce tak mamy, nie? Dużo osób ma tak, że och, kurczę, jak ja nie lubię, jak ktoś ma lepiej. Dobra, no, ale ja się z wami żegnam. Eluwinka, mordeczki. Dzisiaj 5-krotny, czy tam 4-krotny strzał.